Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję zegarka Citizen CB0190-84L, który na swoim pokradzie ma EcoDrive, jest wykonany z tytanu i sterowany radiowo. Japońska firma Citizen, firma z bogatą historią, należąca do wielkiej japońskiej czwórki. Obok Casio Seiko i Orienta, Citizen jest jednym z największych japońskich producentów zegarków. Ma na swoim koncie wiele świetnych zegarków. Wrzucę Wam zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć. Historię firmy znajdziecie w opisie filmu. Firma słynie z solidnie i świetnie wykonanych czasomierzy, a jej podstawowym znakiem rozpoznawczym jest mechanizm EcoDrive, który został przez lata. Dopracowany do perfekcji, który zasila zegarek dowolnym źródłem światła. Przejdźmy może do recenzowanego modelu. O. Zobaczcie. Tak wygląda recenzowany model. I on właśnie posiada tę funkcję EcoDrive, o której mówiłem. Jest idealnym reprezentantem właśnie tejże marki. Zegarek do recenzji wypożyczył mi sklep zegarek.net, za co bardzo serdecznie dziękuję. Na ich stronie znajdziecie szeroki wybór zegarków marki Citizen oraz innych marek w bardzo konkurencyjnych cenach. Więc zapraszam do odwiedzania strony. Do oglądania, wybierania i kupowania sobie zegarków. Co do samego zegarka, przypomnę, model jest to, mamy tutaj chyba nawet ładnie na przywieszce, tak, pokażemy na przywieszce, żeby to było elegancko widać, CB0190-84RL, przepraszam, kaliber H145 o tym mechanizmie troszeczkę później. Zegarek w całości wykonany jest z tytanu i pierwszy raz mam do czynienia z tym materiałem w zegarku. Oczywiście takie zegarki przymierzałem, widziałem w, w salonach zegarkowych, natomiast nie miałem możliwości dłużej poobcować z tym konkretnym, z takim konkretnym egzemplarzem dłużej niż parę minut. Teraz mogłem sobie ten zegarek podotykać, pooglądać. I naprawdę zegarek wykonany z tytanu robi ogromną różnicę. Dlaczego? Dlatego, że tytan jest materiałem twardszym od stali, ale dwukrotnie lżejszym. I sprawia to, że zegarek jest zupełnie inaczej odczuwalny na nadgarstku, jest bardzo lekki. Ten konkretny egzemplarz z, razem z bransoletą waży tylko 94 gramy. Dla porównania Citizen Nighthawk, bardzo podobne rozmiary, też wyposażony w mechanizm EcoDrive. Również z bransoletą w całości i kopertą wykonaną ze stali. Waży 137 gram. Słuchajcie to jest bardzo duża różnica, którą czuć na nadgarstku. Porównywałem, nosiłem tutaj ze względu na to, że zegarek jest wypożyczony, bransoleta oczywiście nie jest skracana, a i tak zegarek jest bardzo leciutki. Wyobraźcie sobie, że ściągnąłbym jeszcze jedno, dwa, w moim przypadku mego nadgarstka może trzy ogniwa. Ta waga znowu spadłaby, i zegarek byłby jeszcze lżejszy. Jest to bardzo przyjemne w codziennym użytkowaniu i na pewno pozwala na bardzo fajny komfort noszenia takiego czasomierza. Omawiany egzemplarz ma tarczę w kolorze granatowym, tak jak widzicie, i ciemnym niebieskim w środku. Mam nadzieję, że widać, że to światło. O, pokażę, jak, jak to wygląda. Wyposażony jest w mechanizm eco-drive. H145 i wodoszczelność na poziomie 100 metrów. Model dostępny jest również w wersji z czarną tarczą. Wkleję Wam zdjęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Wracając do materiału. Koperta, zegarka została wykonana z tytanu, tak jak i bransoleta i zaletą tego materiału, tak jak wspomniałem, jest jego niższa od stali waga, odporność na rdze oraz większa od stali twardość. Z tego, co wygooglowałem, oglądałem na YouTubie i czytałem na forach, doświadczenie pokazuje, że Titan ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Jest mniej odporny na zarysowania. Citizen się chwali, że jego wersja stopu Super Titanium jest bardziej odporna na te zarysowania, natomiast ja osobiście nie miałem okazji przekonać się. Posiłkuję się tylko i wyłącznie opiniami znalezionymi w internecie. Całość koperty jest wykończona na surowo, tak jak widzicie, na taki surowy mm, to szczotkowane. Ciężko, ciężko powiedzieć takie delikatne szczotkowania. O, widać. Zobaczcie sobie, tutaj na uszach. Ale, ale to takie jest matowe, surowe, surowe wykonanie. Co się wyróżnia, wyróżnia się, tak jak widzicie, błyszcząca i polerowana na wysoki połysk luneta. I tak samo wykończona koroneczka tego. Jakże urokliwego zegarka. Tworzy to, w mojej opinii, przyjemny i spójny kontrast. To, to matowe wykończenie z, tym, z tą polerowaną lunetą. A całość jest, w moim odczuciu, bardzo dobrze i solidnie, solidnie wykonana. Tarcza. To jest creme de la creme tego zegarka. I tarcza, tak jak wam wspomniałem na samym początku, jest dwukolorowa. Zewnętrzny pierścień, na którym znajdują się indeksy, jest granatowy, a wewnętrzna część tarczy, mam nadzieję, że to będzie o, teraz będzie to dobrze widać, jest ciemnoniebieska. Cała tarcza przedstawia ziemski glob poprzecinany południkami i równoleżnikami i całość tworzy taką yy, przepiękną siatkę i dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, no mm, rewelacja. Nie wiem jak to powiedzieć, ale bardzo robi mnie ta tarcza, bardzo mi się podoba. Od początku, jak znalazłem ten zegarek w internecie, bardzo mi się podobał. Chciałem go zobaczyć na żywo, i na żywo prezentuje się jeszcze lepiej Wam, powiem szczerze, niż na renderach i, i, i wszelkiej maści zdjęciach w internecie. Naprawdę, tutaj to fakturowanie tej tarczy, biorąc pod uwagę całe jego wykończenie i przeznaczenie, funkcje, które posiada, naprawdę oddaje, jakby ducha. Całego tego zegarka. Szkiełko i to oczywiście na ogromny plus płaskie szkło szafirowe z powyłką antyrefleksyjną. Oczywiście duży plus nie podrapiemy sobie przy codziennym użytkowaniu tego szkiełka nie zadrapiemy czego nie można powiedzieć na pewno o tej błyszczącej lunecie i ona będzie tutaj te rysy na pewno, na pewno zbierać indeksy teraz. Tutaj troszeczkę więcej będę musiał powiedzieć, bo tutaj się sporo dzieje. Indeksy godzinowe są nakładane i lekko zwężają się do środka tarczy. Na krawędziach nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się wam pokazać. Na krawędziach są frezowane i polerowane na wysoki połysk. Na górze są szczotkowane i na mniejszej ich części znajdziemy niewielką ilość substancji luminescencyjnej. Między indeksami godzinowymi znajdziemy nadrukowane Malutkie indeksy minutowe. O, teraz może będzie to lepiej widać. Słodna ostrość. Naprzemiennie te indeksy są białe i, e, białe i czerwone. Na zewnętrznym oringu nadrukowano skróty nazw miast, odpowiadającym różnym strefom czasowym. Na godzinie 3 okienko datownika. Pod godziną 12 znajdziemy nakładane logo. Citizena. Eee, nad godziną 6 na, nadrukowany napis EcoDrive, Radio Controlled i Titanium. Między godziną 4 a 5, tutaj już ciekawostki takie się mm, pojawiają, e, znajdują się nadrukowane napisy on i off. I one nas informują o tym, e, czy funkcja czasu letniego jest włączona, czy wyłączona. Między godziną 8 a 10, może tu będzie lepiej widać. Między godziną 8 a 10 znajdziecie odpowiednio napisy No, RX i OK. I o czym informują nas, o czym informują nas te napisy? Ano informują nas o tym, czy zegarek synchronizował czas z zegarem atomowym. Jak sprawdzamy tą funkcję, to za chwilę Wam wytłumaczę. Natomiast wczoraj udało mi się ten zegareczek synchronizować. I co ciekawostka, tutaj udało mi się go synchronizować w ciągu dnia. Co nie udaje mi się zrobić chociażby z Dishockiem GW9400 Rangemanem. On się synchronizuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu na parapecie w nocy koło 3 godziny. Natomiast ten zegarek udało mi się synchronizować normalnie w ciągu dnia, co według mnie jest ogromnym sukcesem. Cała tarcza plus indeksy naprawdę prezentuje się bardzo elegancko, spójnie, wszystko jest bardzo fajnie czytelne. Zobaczcie sobie z tej odległości. Naprawdę e, ta tarcza robi, robi wrażenie i jej wykończenie, i jakość użytych materiałów też pozostaje bez, e, bez zarzutów. Wskazówki. Wskazówka godzinowa i minutowa mają kształt typu obelisk. Zakończone przedłużeniem w stylu takiej strzykaweczki są polerowane na rantach. Mam nadzieję, że to będzie. O, będzie lepiej widać. Są polerowane na rantach, a w środku wypełnione lumą. Wskazówka sekundowa jest bardzo cienka, biała i ostro zakończona. Końcówka ma kolor czerwony i tak jak widzicie to koresponduje z tymi indeksami mintowymi na tarczy. Bardzo, bardzo ciekawa jest przeciwwaga wskazówki. Sekundowej, która ma kształt takiej broni drzewcowej ze średniowiecza, jeżeli dobrze wygooglowałem i sprawdziłem, przynajmniej ja tak to kojarzę. Taka długa broń drzewcowa, która nazywała się Partyzano. Wkleję Wam zdjęcie, możecie sobie wygooglować, i ta przeciwwaga bardzo kojarzy mi się właśnie z tą bronią drzewcową, i, i też dodaje temu zegarkowi takiej fajnej elegancji, wyróżnia go spośród innych modeli, gdzie w większości te przeciwwagi są proste. Koronka. I przyciski. Przejdźmy sobie do tego. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj klasyczną koronkę. Koronka nie jest za zakręcana. Ona służy nam do ustawiania funkcji zegarka. Plus mamy dwa takie wewnętrzne przyciski funkcyjne, które musimy za pomocą jakiegoś cienkiego narzędzia uruchamiać. Chociażby możemy się posiłkować. Takim, powiedzmy, narzędziem do regulacji branzole zegarmistrzowskim i ono nam bez problemu pomoże ten zegarek ustawić. Koronka jest polerowana na wysoki połysk, tak jak widzieliście na samym początku, nie jest w żaden sposób sygnowana, a mogłaby być to na pewno zrobiłoby robotę. Po jednokrotnym ustawieniu zegarku i właściwej synchronizacji, dalsze korzystanie z tej koronki. I przycisków nie powinno nas już w ogóle interesować, ale samo ustawienie zegarka nie należy do najprostszych i bez instrukcji jak to prawidłowo zrobić na pewno się nie uda tego zrobić. W opisie tego filmu ja wam wrzucę link do filmu, który krok po kroku informuje jak ten zegarek ustawić. Ja też się posiłkowałem przy ustawieniu tego zegarka i ten film bardzo bardzo mi pomógł. Dekielek. Co, 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 co na dekielku się dzieje, a nie, nie dzieje się za dużo, dlatego że dekielek to jest, powiem Wam, się tutaj zaplątało, że dekielek to jest taki standardowy dekielek Citizena. On jest wciskany, zrobiony z tytanu, tak jak cała reszta zegarków. Cała reszta zegarków, cała reszta zegarka znajdują się na nim informacje o zastosowanym materiale, z którego wykonany jest zegarek wodoszczelności i rodzaju szkła chroniącego tarczę, zastosowanym mechanizmie e, o tym, że zegarek ma sterowanie radiowe, e, funkcji antymagnetycznej oraz jak w przypadku każdego CITIZENA, który jest wyposażony w funkcję ECO DRIVE o zakazie otwierania e, tego zegarka. Może to robić tylko i wyłącznie autoryzowany serwis. Jest glob ziemski, no, w, w, bardzo spójnie i tak estetycznie wygląda ten dekielek, ale e, on do e, podziwiania zegarka nam potrzebny, potrzebny nie jest. Bransoleta. I tutaj e, zobaczcie, bransoleta wygląda e, w ten sposób. E, ona jest wykończona e, dosyć ciekawie. To są pełne ogniwa. E, co ważne, Tutaj to montowanie branzolety do koperty również jest z pełnych ogniw. Tutaj nie mamy, nie mamy żadnych blaszek, co też, co też jest na ogromny, na ogromny plus. E, ogniwa są szczotkowane na zewnątrz, natomiast w środkowej części e, ogniwo zostało wykończone na dwa sposoby. W środku mamy takie polerowania, tak jak widzicie, to na pewno będzie zbierało. Z białyryski i takie szczotkowanie w środku, i te polerowania korespondują pięknie z tym polerowaniem całej, całej lunety. Zapięcie. Zapięcie jest sygnowane logiem CITIZENA. Jest pojedyncze zabezpieczenie tego zapięcia, ale samo zapięcie jest dosyć proste, takie blaszkowane. Wydaje mi się, że w tej półce cenowej i w tak pięknie prezentującym się zegarku Citizen mógłby się postarać o zdecydowanie bardziej e, profesjonalne zapięcie. Ja wam pokażę jak wygląda zapięcie w Citizenie Night Blue Angels, który jest bardzo e, dostępny w bardzo podobnej półce cenowej. Proszę, żeby nie było. Zobaczcie, normalne, profesjonalne, solidne. Solidne zapięcie, więc yy, drogi nie można, a nawet trzeba. Na pewno zegarek zyskałby zdecydowanie więcej, natomiast w codziennym użytkowaniu, oczywiście, to w żadnym wypadku nie, nie przeszkadza. Ogromna wada zapięcia, i to nie będziemy mówili o tej blaszce. Zobaczcie, mamy tylko i wyłącznie dwa oczka mikro. Regulacji. To jest dla mnie jakiś żart. Yy, będzie ciężko dopasować bransoletę inda, idealnie do nadgarstka, jeżeli mamy tak małą możliwość ingerencji w, mikro, w mikroregulacji. Według mnie dołożenie jednej czy jeszcze dwóch dziurek na pewno temat by rozwiązało. Tutaj yy, to duży minus, bo yy, dobrze dopasowana na to podstawa, żeby zegarek nosiło się. Wygodnie, ale podsumowując, cała branzoleta jest solidnie wykonana i, i ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Ja się boję tylko szybkie zarysowanie tych tutaj elementów polerowanych, ale w każdym zegarku, czy to z tytanu, czy ze stali, te elementy polerowane będą się rysowały dosyć szybko. Mechanizm. Zegarek jest napędzany przez mechanizm Eco EcoDrive H145, wyposażony w funkcję ładowania światłem, datę oraz synchronizację czasu z zegarem atomowym. Po pełnym naładowaniu zegarek powinien pracować przynajmniej pół roku bez dostępu do światła, tak reklamuje to producent. O niskim poziomie naładowania akumulatorów poinformuje nas funkcja taka, że wskazówka sekundnika będzie skakała co dwa indeksy sekundowe. Dzięki temu będziemy mieli świadomość, że zegarek, że akumulator zegarka zbliża się do całkowitego rozładowania. Wymiary. I tutaj też e, ważna rzecz, ale zaraz się odniosę. Wymiary. 43 mm średnica koperty. Grubość, grubość koperty to tylko 11 mm, czyli malutko. Od ucha do ucha 50 mm. E, między uszami 22 mm standardowe i waga, tak jak Wam wspomniałem na samym początku, 94 g. E, co do rozmiarów. 43 mm, 50 mm od ucha do ucha. Dla mnie troszeczkę za dużo. Za dużo o milimetr, przynajmniej tutaj, a uważam, że zegarek, żeby spełniał jeszcze więcej e, swoich codziennych możliwości, to gdyby miał 41,5, te maksymalnie 42 mm, miałby jeszcze większe grono odbiorców. To samo, jeżeli chodzi o długość uszu. Gdyby te uszy były bardziej kompaktowe, to też moglibyśmy tutaj e, trafić tym zegarkiem do zdecydowanej większej ilości odbiorców, ale poza tym. Poza tym nie ma się do czego przyczepić. No, mówię, dla mnie zegareczek jest troszeczkę, troszeczkę za duży. Tutaj optycznie Nighthawk będzie wydawał się identyczny, ale to tylko i wyłącznie przez to, że ta luneta jest bardzo wąska. Natomiast ten Citizen ma 42 mm, aczkolwiek ciężko z nim może porównywać tutaj wielkość, wielkość tej koperty. Przymierzymy go, zobaczycie, jak wygląda. Pokażę, jak wygląda luma. Musicie mi dać sekundkę. Zdejmiemy sobie Nighthawka i najpierw, może, zaczniemy od lumy. Zobaczymy, jak ta luma będzie nam wyglądać. Naświetlimy troszeczkę naszego bohatera i przekonamy się, jak świecą te wskazóweczki. Tak jak u Citizena, zobaczcie. Niebieska, niebieska luma. Yy, bardzo ładnie się prezentuje. Te, ta luma na indeksach jest, jest symboliczna, yy, ale reszta wskazóweczki świecą bardzo ładnie. Yy, tak jak na Citizena przystało, więc nie ma się tutaj do, yy, do czego przyczepić. Co jeszcze? A przymiareczka. Czekajcie, bo mi się zaplątała znowu ta metka. I już lecimy, lecimy z koksem. Jeżeli chodzi o, o przymiarkę, jeszcze sekundkę mi dajcie. Mam problem z zapięciem. Rękawiczki robią swoje. I jeszcze zapalimy światełko drugie. Dobra. Mamy światło i jest przymiareczka. O, tak zegarek prezentuje się na nadgarstku. E, przy moim 17,5 cm nadgarstku w, prezentuje się dobrze. Zegarek jest czytelny, leży ok. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Tak jak mówię, uszy, gdyby były krótsze o milimetr 2 i, i średnica koperty, to już byłoby bombowo. A poza tym e, i tak jest bardzo dobrze. Nie. Miałem pytanie ostatnio w jednym z komentarzy, żeby pytanie, prośbę, żeby mówić w trakcie recenzji: czy przy zegarkach kwarcowych wskazówka sekundnika trafia nam w indeksy? Pozwolę sobie pokazać: trafia wręcz wzorowo. Zresztą Citizen czy Casio przyzwyczaiły nas. Już do tego i nawet w tańszych zegarkach te, ta wskazówka sekundnika trafia bez problemu w indeksy, co czasami u droższych Szwajcarów e, się nie udaje. Więc e, tak się zegarek prezentował na nadgarstku, tak wyglądała luma. Podsumujmy sobie e, naszego bohatera. Dla mnie ten konkretny model Citizena to jest idealna propozycja dla tak zwanych jednozegarkowców. E, co to znaczy? To są w moim czuciu użytkownicy, osoby, które upodobają sobie jeden zegarek i ciorają go, noszą codziennie i on im służy dzielnie przez lata w każdej sytuacji. I taki Citizen jest idealną propozycją dla takich osób, ale oczywiście nie tylko. Natomiast patrząc z perspektywy tego, co zegarek posiada, to to jest zegarek właśnie idealny na, na co dzień. Zegarek pasuje niemal do każdej stylizacji. Jest wyposażony w szafirowe szkło, ma wysoką wodoszczelność, można w nim śmiało pływać na basenie i do tego jest całkowicie bezobsługowy dzięki, dzięki funkcji Radio Control, która będzie nam synchronizowała zegarek samodzielnie. Ten kalendarz też będzie pamiętał krótsze miesiące. Materiał, z którego jest wykonany zegarek, czyli tytan, jest dużo lżejszy, dzięki temu mniej zegarek będzie odczuwalny na nadgarstku, nie będzie nas tak męczył. Sam design jest tak stonowany, a zarazem elegancki i jednocześnie też uniwersalny, że pozwala ten zegarek nosić praktycznie na każdą okazję. Tak jak Wam wspomniałem, rozmiar mógł być dla mnie troszeczkę mniejszy i to jest ten mankament. Poza tym, to świetny zegarek, który będzie temu, kto się na niego zdecyduje, służył naprawdę, naprawdę bardzo długo. Co jeszcze na plus tego zegareczka słuchajcie? On będzie bardzo fajnie, ja wam chciałem pokazać, jak to wygląda, będzie się bardzo fajnie prezentował z wszelkiej maści, paskami, w szczególności brązowymi, więc jeżeli ktoś ma jakiś awers do, do bransolety, to myślę, że jest w stanie sobie dobrać jakiś ładny paseczek do tego zegarka, tutaj wam tylko pokazuję przykłady i myślę, że to jest jego dodatkowy atut, że będzie naprawdę bardzo bardzo paskolubny. Podsumowując, plusy. Jakość wykonania e, koperty, a przede wszystkim jakość wykonania i, i wygląd tarczy. Japoński mechanizm MicroDrive Drive e, z funkcją Radio Controlled. E, bardzo fajny, uniwersalny design. Wodoszczelność 100 metrów, niska waga, szafirowe szkło. O synchronizacji radiowej już mówiłem. I całkowita e, bezobsługowość tego zegarka, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz Kraj, gdzie ta funkcja radio-controlled bez problemu działa. Minusy rozmiar. Kwestia, oczywiście, subiektywna, ale dla mnie to jest na minus. Dwa punkty mikroregulacji w zapięciu. O tym Wam już mówiłem. To jest po prostu słabe. To jest po prostu słabe i, i to trzeba powiedzieć jako minus. I generalnie słaba jakość zapięcia, która w tej półce cenowej mogłaby być dużo lepsza. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Liczę na komentarze. Subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapki w górę. Jeszcze raz dziękuję sklepowi zegarek.net za wypożyczenie zegarka do recenzji. Zapraszam na ich stronę. Tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.